Jest z nami Robert Ruchała, który otworzył, zinaugurował 56. odsłonę gali KSW w bardzo fajnym stylu. Przerwanie w pierwszej rundzie, na sekundę przed zakończeniem. Jak się czujesz? Czuję się mega, mega, mega podekscytowany, bo spełniłem marzenie, zawalczyłem na gali KSW i w dodatku wygrałem. No, to jest coś nieprawdopodobnego, miałem to wszędzie, w snach, w myślach, cały czas myślałem o tym, że po prostu bardzo chcę wygrać na tej gali i dlatego, że udało mi się tutaj dojść, no to pełne skupienie, pełna motywacja, żeby wygrać ten pojedynek. A jeszcze udało się wygrać przez podanie, także nie wiem, czy dzisiaj zasnę. Jak porównujesz KSW i inne organizacje, w których do tej pory miałeś okazję walczyć, bo jednak jest to porównanie kolos i maluszki. Wiesz co, tak, jest to ogromny kolos, te wszystkie tutaj rzeczy to jest coś nieprawdopodobnego. Chodziłem i cały czas byłem taki podjarany, no, że tutaj idę, jest tak, jest fajny hotel, fajne w ogóle ważenie poradne, czy no, widać pełen profesjonalizm tej organizacji i bardzo się cieszę, że się tutaj dostałem i że mogę tu walczyć. Mhm. Rok i 4-0 rekord, no naprawdę jest to imponujący i bardzo dobrze przepracowany przez Ciebie rok. Rok nie dość szczęśliwy dla reszty, że tak powiem, świata. Jak go oceniasz ze swojej perspektywy? Czy mógłbyś jeszcze coś podkręcić, jeszcze coś naprawić? Wiesz co, no szkoda, że była ta pandemia. Myślę, że zawalczyłbym jeszcze jeden pojedynek. Tak naprawdę miałem w marcu walczyć, ale wybuchła pandemia i wszystkie gale zostały zamknięte. Miałem walczyć w marcu, no i to się trochę przeciągnęło, dlatego w tym roku zawalczyłem tylko dwa razy. Myślę, że byłoby to albo do 3, albo do 4 pojedynków. Mhm. Ale cieszę się, że jest taki rekord, że zrobiłem taki progres. Tak naprawdę największy odpoczynek, jaki miałem, to było 2 tygodnie. I to było na pandemii. I stwierdziłem, że dość, trzeba się wziąć za siebie. Miałem obok siebie cały czas trenerów, jakby współpracowaliśmy, skontaktowaliśmy się. Tak samo z moim wujkiem, cały czas robiłem treningi, analizowaliśmy. Także Radosławem Pieczkiewiczem, moim wujkiem. I no coś, no cały czas progresowałem i ta pandemia nie poszła na marne. Jasne. Robert, rozmawialiśmy przed walką o psychologii, jak zmienia się Twoje nastawienie z każdym kolejnym dniem do gali. Powiedz w tym dniu, jaka była różnica w porównaniu z innymi występami? Wiesz co, dzisiaj naprawdę mentalnie czułem się super. Gadałem z moim trenerem mentalnym Mikaszem, Łukaszem Miką. No, byłem tak przygotowany mentalnie dzisiaj, tak się czułem luźno ogólnie na tym backstage'u, że stwierdziłem, że jak dzisiaj wyjdę, to będzie w końcu to, co chciałem i było. Także uśmiech, bo wszyscy mówią, że uśmiecham się jak banan, cyk. Także mogę w końcu zjeść banana. Mam taki uśmiech jak banan, więc jem banany. Komu chciałbyś podziękować, bo na pewno jest sztab ludzi, którzy dołożyli się do Twojego sukcesu. Fajnie, że z tym bananem tutaj wystąpiłeś. Nie tylko mandarynki można jeść przy wywiadach. Tak, dokładnie. Nie tylko mandarynki. No ogólnie jem banany. One są po prostu w takim kształcie jak, no, jak moja mimika twarzy. Cały czas się uśmiecha, więc jem banany. Jeszcze Norman Park jadł w wywiadzie ze mną jabłko, także można jabłko zrobić całą galerię, całą kompilację jedzących przy wywiadach. Owoce, no właśnie. Może ktoś w końcu będzie jadł warzywa, ale ja myślę, że zostanę przy owocach. Komu chciałem podziękować? Podziękować chciałem całemu mojemu sztabowi, który non-stop dba o to, żebym był w jak najlepszej formie. Wszystkim moim sponsorom. Jest ich naprawdę ogrom. Jest tutaj ogrom tych sponsorów na koszulce. Kroplówki, Tlenoterapia, Dr. Wolfinger Clinic, Bohema, Aquaforest, Burtan Sports, Aquaforest, Batim, Pisco, Aquaplast. No, jest naprawdę ogrom tych sponsorów. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają. Wszystkim ludziom, którzy cały czas nawalają do mnie wiadomościami, znajomym. To jest coś naprawdę. Życzę każdemu, żeby przeżył to, co ja. Jeżeli będziecie mieć, powtórzę to jeszcze raz, mówiłem to w tamtym wywiadzie wcześniejszym, powiem to jeszcze raz. Jeżeli będziecie się zastanawiać, czy warto spełniać marzenia, tak, warto zawsze spełniać marzenia. To jest coś nieprawdopodobnego i czuję się dzisiaj w niebo wzięty. Robert, nie jesteś rozbity po tej walce, więc czy jest jeszcze chęć, motywacja, aby być może pod koniec roku, w grudniu, jeszcze wejść do klatki KSW? Nie, już kategorycznie dostałem informację, że mam odpocząć w końcu, bo naprawdę przepracowałem ten okres dość intensywnie, dlatego odpuszczam, święta spędzam sobie na spokojnie, pierożki, barszczyk, Sylwester, nie wiem, czy będzie Sylwester, bo mamy czas, jaki mamy, ale będzie on na pewno spędzony dobrze. No i będzie przerwa. A od nowego roku wjeżdżam z buta.
Dziękujemy Ci bardzo. Dziękuję bardzo wszystkim. Trzymajcie się. Miłego.